na zdjęciu Witek. Maciej Witek jest jako dziecko, jest, jest. We wszystko wierzył, w Marsa wierzył, że tam pokazywał mi szczura raz, że tam jest jakieś życie. Ja mówię, przecież powiedziałeś, że reptoidzi, malutki Jaśko. Przecież widziałeś i sam mówiłeś, że reptoidzi pod ziemią. A tak, tak, tam są inne, tu są inne, ta pod ziemią duże, tam są małe. Ja mówię, no tak. No, także bardzo chciał, wierzył, że coś będzie na świecie lepiej, bo wszystko jest źle, stracił pracę, się zadłużył, wiesz, 30 tysięcy, teraz będzie sąd 30, proszę ciebie, grudnia i będzie się kłóciła spółdzielnia Sław z Urzędem Miasta, kto ma to mieszkanie przejąć, a my też mamy przecież sprawę, wszystko w kolejności, wszystko rozłożone, dzisiaj do urzędniczki miałyśmy iść chora, za tydzień, wiesz, ta Litka jak łazi, to idzie za tydzień, ja jak idę, to od razu mnie przyjmuje urzędniczka i załatwiam, a tam nic nie trzeba, tylko wiesz, no, jako świadek pójdę, to one popytają się mnie i powiem, tylko że wiesz, gdzie nasza sprawa, czy żeby oni nie zamietli pod dywan, wiesz, oczyszczacze mieszkań spółdzielnia Sław, jak to też i Hanka Gronkiewicz-Walc i spółdzielnia Sław, to wszystko we trójkę są jako oczyszczacze spółdzielni Sław, bo jak Janek Witek Maciej umarł, to już gwoździe były tu w drzwiach, jakieś bolce, jakieś druty, także wiesz. Ja mówię do Mareczka, przecież ty byłeś świadkiem. A mówię, a masz świadków? A przecież ty byłeś świadkiem. Przecież dawałeś mi te cęgi, żeby wyrywać bolce z zamków. Dawałeś mi te druty, żeby to drutem druty wyrywać z tam, gdzie klucz się wkłada z zamków.